5 lipca 1920 roku. Byliśmy w Bielewiczach u zenonostwa domańskich na obchodzie 20. rocznicy ich ślubu. Zapisuję ten fakt dlatego, iż było to ostatnie zebranie sąsiedzkie w dawnych warunkach dobrobytu ziemiańskiego i stosunków na wsi odbyte. Wobec zatrważających wieści z frontu, którym się wierzyć nie chciało. Wobec beznadziejności naszej w tym wypadku. Jadąc przez znajome pola i wioski i przejeżdżając przez borki, w których trzydzieści dwa lata ciężkiej swojej pracy włożyłem, mimowoli nasuwała się wciąż obawa czy nie widzę ja tych okolic już po raz ostatni. Lecz usuwając te myśli, nie przeczuwałem, iż tak prędko staną się one ciałem. Albowiem, gdy 6 lipca 1920 roku wieczorem powróciłem z Puzowa do Sawicz, około godziny 10 zjawił się postarunkowy żandarm Scimowicz z poleceniem od starosty słudzkiego, abyśmy ewakuowali nasze majątki z inwentarzami, psując maszyny rolnicze, aby one w ręce bolszewickie się nie dostały i abyśmy na godzinę 10 rano z taborami naszymi stawili się w Kijewiczach 8 lipca, Skąd mamy się udać razem z innymi uchodźcami do powiatu słoniemskiego? Jak grom, spadła na nas ta wiadomość. A że miałem zaprzężoną kałamaszkę, razem z żoną pojechaliśmy na kurhan grobowy, aby pożegnać tych, którzy tam spoczywają, i prosić pana zastępów, aby pozwolił jednak nam kiedykolwiek głowy nasze tam w przygotowanych zawczasu już katakumbach złożyć. Po nocy bezsennie na rozpamiętywaniach spędzonej zabraliśmy się od rana do zbierania i pakowania najpotrzebniejszych na wygnaniu ruchomości. Tymczasem rządca Sawicki, Dymitr Szkućko i ekonom spółzowa Konstanty Jarmoliński, którzy ofiarowali się nam towarzyszyć, zajęli się kuciem koni, zbieraniem wozów i uprzęży albowiem dla uniknięcia tłoków podróży postanowiliśmy wyjechać jeszcze tegoż dnia wieczorem razem z siostrą marszałkową Odtonową-Chorwatową, co i zostało spełnione. I 7 lipca 1920 roku o godzinie 8.30 wieczorem ojczyce tej ziemi po 350 latach pracy w Sawiczach, tak ukochanych, tak wspomnieniami tylu pokoleń otoczonych, Opuścili Ziemię Ojczystą z wewnętrznym jednak poczuciem spełnionego obowiązku względem dziedzictwa swojego. Drugi to raz musieliśmy ustępować przed nawałą bolszewicką. Ale ten wyjazd tem się różnił od poprzedniego, w nawiasie 2 grudnia 1918 roku, iż odbywał się on jawnie, ze świadomością całego dworu i ludności miejscowej. I trzeba wiedzieć, iż opuszczenie Sawicz, Przejazd przez wioskę naszych bratków i dalej dwór puzowski był raczej triumfalną procesją niż ucieczką. Cała ludność dworska, zebrana przy ganku pałacowym i u bramy, z płaczem i błogosławieństwem nas żegnała, a we wsi Włościanie, zebrani przed chatami, wołali: Niechaj pan prędzej wraca! Był to odruch zupełnie zrozumiały. Wiedzieli, że przyjdą po nas bolszewicy, od których grożą pobory do wojska, rekwizycje, mordy i rabunki. Naturalnie były i żywioły anarchiczne, które oczekiwały bezkarności za wszelką samowolę, ale te jeszcze nie podnosiły głowy. Wyjechaliśmy w cztery furgony parokonne, jeden brek resorowy i dwie pojedynki. Na jednym furgonie jechał dymitr, na drugim Jarmoliński. Na trzecim służąca mojej siostry, Mania Skoroćko, na czwartym ja. Brekiem powoziła moja żona, a konie w pojedynkach były zaczepione arkanami za poprzedzające furgony. Można sobie wyobrazić, jak musiała iść podróż przy skwarze niebywałym, przy bąkach tnących niemiłosiernie konie, przy marnej, a zatem wciąż rwącej się uprzęży i przy ludziach zmęczonych ciągłym czuwaniem, bośmy jechali dzień. I noc, popasając tylko co 5-6 mil konie, z których nawet część była niekutą, a więc musiała się podbić na szosie tzw. moskiewsko-brzeskiej. Po odpoczynkach w Sieniawce, Miłowidach i Wacewicach, Kartuskiej Berezie, Zaprudach, na czwarty dzień dopiero stanęliśmy w Ateczyźnie. Majętności mego siostrzeńca Edwarda Bielskiego położonej o 16 wiorst za Kobryniem w kierunku Brześcia, a z górą 30 mil od Sawicz. Przyjęci witanie z gościnnością staropolską i sercem rodzinnym, postanowiliśmy odpocząć tutaj czas jakiś i stąd dopiero o naszych dalszych losach decydować. Doczekawszy się przyjazdu z Mińska siostry mojej Kostrowickiej, też od bolszewików uchodzącej. 19 lipca 1920 roku. Przyjechała siostra Kostrowicka z Białej Siedleckiej, gdzie kilka dni przesiedziała, czekając nadaremnie na swe kufry, które przy ewakuacji Mińska gdzieś się zawieruszyły. A tetczyzna, przy samej szosie położona, wciąż napastowana przez tabory uchodźców, maruderów i pojedyncze grupy odchodzących żołnierzy. Maruderze zabierają konie po drodze i następnie je sprzedają za byle co z uprzężą i zarekwirowanymi wozami, czem naturalnie krzywdzą i drażnią ludność wiejską. Uprzedzeni o tym żandarmi gonią, odbierają, ale rzadko koń wraca do prawego właściciela. Wpadają także i kozacy, którzy pod Lidą przeszli na stronę wojsk polskich, tak nazywani Bałachowcy. Zostawiają swoje wymęczone konie, a zabierają lepsze miejscowe. 22 lipca 1920 roku. Wobec coraz trwożliwszych wieści od władz Kobrynia, raniutko opuszczamy Ateczyznę, udając się z taborami przez żabinkę, szosą Janowską za Bóg, gdzie niby ma być spokojniej, i po ośmiomilowej drodze przez kraj dziwnie pusty i jałowy. Przebywszy most wiorstowy na Bugu, płynącym wśród wyjątkowo pięknej i malowniczej doliny, wkraczamy w granicę dawnej kongresówki, której terytorium ma jakoby być uszanowane przez zastępy bolszewickie wskutek nalegań koalicji. Nocleg w Pratulinie, majątności hrabiego Jakuba Potockiego dzierżawionej przez pana Zaborowskiego, ale zniszczonej przez Niemców tak, że wozy i konie nocują pod gołym niebem. A my w szopie z sianem razem z miejscowymi fornalami. Ładny i schludnie utrzymany kościółek murowany, wzniesiony na miejsce drewnianego niegdyś Unickiego, był jakiś czas we władaniu popów, którzy nawet w ogrodzeniu cmentarza zostawili parę nagrobków z rosyjskimi napisami. Według opowiadań miejscowych ludność unicka była w Pratulinie siłą wojskową do przyjmowania komunii prawosławnej zmuszana z rozlewem krwi i ofiarami życia. Tu mamy odnośnik. Pratulin wieś w powiecie Konstantynowskim nad Bugiem pamiętna krwawą rzezią dokonaną przez władze rosyjskie dnia 24 stycznia 1874 roku przy nawracaniu przymusowym na prawosławie koniec odnośnika. 23 lipca 1920 roku. Dojechaliśmy do ciesielnicy, wspaniałej posiadłości Rosanfertów. Dom, raczej pałac piętrowy w stylu Stanisławowskim wśród parku przypominającego łazienki, właściciel znany i szeroko ceniony działacz społeczny, tudzież gospodarz intensywny. W majątku gorzelnia, rektyfikacja, młyn parowy, tartak, cegielnia i tym podobne, i tym podobne. Sama pani domu, księżna świętopałek Mirska, rządna gospodyni, matka czterech tęgich chłopców, zastępująca w domu męża przy ciągłych jego wycieczkach, przyjęła nas po staropolsku, nie chcąc słyszeć o jakichkolwiek rachunkach. Spotkałem tam bryndzę Nackiego, posła do Dumy, gdym w Radzie Państwa zasiadywał. 27 lipca 1920 roku. Byłoby tu bardzo dobrze, gdyby nie wciąż coraz to więcej alarmujące wieści z frontu o zbliżaniu się bolszewików, zajęciu Grodna, Sokółki, tudzież o coraz to więcej zdemoralizowanym wojsku dezertującym całymi oddziałami. I dającym się coraz to więcej we znaki miejscowej ludności. Gospodarze nasi zaczynają się pakować. Wypadnie i nam wyjeżdżać. Nie wiadomo tylko gdzie, do kogo, w jaką stronę. Prawdziwi ludzie bezdomni. 30 lipca 1920 roku. Wyjechaliśmy z Ciesielnicy, w Jabiała do Wrońca Świętopełek Mirskich. Po drodze nadpędziliśmy stado państwowe ewakuowane z Janowa. Słota najokropniejsza, która zniszczyła wszelkie nasze ruchomości zabrane przez nas z Sawicz, przez Chorwatową z Puzowa i Kostrowicką z Mińska. Straty nieobliczalne. Jednego już naszego majątku. Wieczorem późno dotarliśmy do Worońska pod dach gościnny księżnej Mirskiej z domu Fraget. 31 lipca 1920 roku. Z Wrońca, także w Słotę, przez Międzyrzec dojechaliśmy do Turowa majątku potockiego Andrzeja, dzierżawionego przez pana Bontemps. 1 sierpnia stanęliśmy wcześniej w majątku Białce z opuszczonym wielkim domem, gdzieśmy dniówkę sobie założyli, chcąc podkuć zmęczone nasze konie. 3 sierpnia 1920 roku. Zatrzymaliśmy się na nocleg w polecznicy pod Lubartowem u gdzie nie tylko my, ale co w królestwie rzadko się zdarza, i ludzie nasi nakarmieni i dopatrzeni zostali. 4 sierpnia 1920 roku. Przez Lubartów i Lublin zapełniony w słotę wśród piorunów, stanęliśmy na nocleg w wierzchowinach Koźmianów, rezydencji pańskiej i na stopie zamożnej prowadzonej. 5 sierpnia 1920 roku. Po niedługiej wędrówce stanęliśmy z noclegiem w Fajsławicach Florkowskich, gdzie na zajutrz 6 sierpnia byliśmy na mszy w kościele, świeżo po zrujnowaniu odbudowanym, i gdzie gościnność gospodarzy nad wszelkie pochwały się okazała. Brat gospodarza był posłem z Wołynia do pierwszej dumy, Tegoż dnia wieczorem, po długiej i bardzo męczącej drodze bocznej, w nocy dojechaliśmy do Bzowca. Oczekiwani i witani przez kochaną i zacną naszą siostrzenicę Elizę Mogilnicką, gdzieśmy zamierzali odpocząć dłużej. Niestety, w niedzielę 8 sierpnia przyjechał porocznik Żuchowski z oznajmieniem, iż Brześć jest zajęty. Bolszewicy przeszli Bóg w świeżbie, i zostało wydane przez starostę z krasnego stawu polecenie, aby ewakuować dwory. Pomimo przemęczonych koni i ludzi, musieliśmy złożyć manatki i 9 sierpnia wyjechać z bzowca przez Turobin do KSZANOWA gdzie w budynku zarządu gminnego gościnnie przyjęci przez pisarza spędziliśmy noc nie bardzo spokojnie, bo słychać było ciągły tętent taborów wojennych odstępujących z Rejowa do Janowa. Następnie zaś wczesnym rankiem odbyła się rekwizycja koni, której o mało nie uległa para naszych koni i wówczas dalsza nasza peregrynacja byłaby niemożliwa. Pisarz opowiadał nam, iż chłopi okropnie są zrażeni istniejącymi porządkami. Od wojska uciekają i z upragnieniem oczekują powrotu władz rosyjskich, coś my i sami z rozmów podróżnych mogli się domyślać. 10 sierpnia 1920 roku. Przez Janów stanęliśmy w modli Bożycach, w nawiasie zamku, majątku mego kolegi z Rady Państwa Konstantego Przewłockiego, przyjęci gościnnie przez jego plenipotenta pana Kiwerskiego, gdzieśmy znów dniówkę założyli. Następnie, 12 sierpnia, oparliśmy się o goście radów. Majątek z zapisu suchodolskiego, będący własnością Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Gdzieśmy kilka dni zabawiali dla podkucia koni, bardzo przemęczonych ciągłą drogą po szosie. Znaleźliśmy tam kilka już taborów uchodźców i wobec wciąż nadchodzących wieści o następowaniu bolszewików na Warszawę, zajmowania od południa linii Bugu i nacierania na Lwów, postanowiliśmy przejechać na koniec Wisłę pod Annopolem, po jedynym w tych okolicach moście zbudowanym nader misternie z drzewa przez Austriaków. Mieliśmy wielką obawę, jak nam się to uda wobec natłoku uchodźców i rozmaitych taborów wojskowych, odstępujących za Wisłę. Tymczasem znaleźliśmy się prawie sami na moście, mało turbowani przez Straż Wojskową, przejazd ten dozorującą. Przejeżdżaliśmy z uczuciem niepewności, a zali ta rzeka potrafi zatrzymać nawałnicę bolszewicką nie tylko na Polskę, ale i na całą Europę i odeprzeć ją tak daleko. Abyśmy i my kiedyś na naszą Białoruś powrócić mogli. Z drugiej strony, nie mając zapewnionego ani wskazanego nigdzie miejsca postoju, przejeżdżaliśmy z uczuciem dręczącej nas niepewności najbliższego jutra. O kilka wiorst za Wisłą stanęliśmy w majątku Linowie, 18 sierpnia, własności fabrykanta znanych powszechnie pługów Cichockiego. Tam dowiedziawszy się, Iż całe Opatowskie jest przepełnione oddziałami wojskowymi i uchodźcami, za poradą dziedzica pana Jana Cichockiego puściliśmy się brzegiem Wisły w kierunku południowym ku Sondomierzowi, przed którym zatrzymaliśmy się w majątku donacyjnym Mokoszynie, Paszczenko Rozwadowskich dzierżawionym przez kilkadziesiątków lat przez rodzinę Kamockich, a obecnie przez rząd odebranym. I oddanym Komisji Rolnej dla parcelacji, gdzieśmy około tygodnia przesiedzieli. Żałowałem silnie, że nie było ze mną jakiej komisji sejmowej, która by się mogła przekonać, co dają rozmaite koncepty agrarne przy ich urzeczywistnieniu. Pan Kamocki, Herbu Jelita, ojciec zabitego pod Lwowem młodego, a znanego już autora, wykazał rachunkami, co ten majątek dziesięciowłukowy Przedniej, sandomierskiej ziemi produkował. Obecnie i jednej dziesiątej części tego nie dawał. Pola pocięte na parcele, słabo uprawione, zapeżone, nienawiezione. Nie mogły nawet zapewnić utrzymania tym piętnastu koniom, które ze sobą prowadziłem. Majątek bez płotów, budowle pod psem, nie dające nawet ochrony przed deszczem. Ogród owocowy w dzierżawie u Żyda, który z jednego drzewa zdejmował owoce, a drugie ścinał dla zasilenia ogniska. Słowem kompletne spustoszenie warsztatu, niegdyś produkcyjnego. Nie jest zadaniem moim opracowywać monografię Sandomierza. Wybitnie nosi piętno czasów piastowskich i przypomina położenie Wawelu. Zastanawiałem się więc nad tym, czy nie wracają te czasy, gdy racja stanu wskazywała więcej troszczyć się o ratowanie państwa przed zachłannością germanizmu, o losy Śląska i Pomorza, niż nieść zadanie cywilizacji zachodniej na obszary litewsko-ruskie. A czy przemorze, orientacja piastowska czy jagiellońska? Stanowić ona będzie o losach kraju mojego podczas rokowań pokojowych, które właśnie w naszym mińsku rozpoczęte zostały. Na wstępie samym w Mokoszynie spotkaliśmy pułkownika Mazowskiego ze sztabu czwartej Armii, który nam zwiastował pocieszającą wiadomość, iż najście bolszewickie powstrzymane pod Warszawą i ma nastąpić ofensywa z naszej strony, którą kieruje przysłany z Paryża generał Weigand, co się zaraz sprawdzić miało. Albowiem zaczęły do Sandomierza przychodzić krakowskie gazety z coraz to pomyślniejszymi komunikatami o cofaniu się bolszewików za Bóg, o powrocie władz polskich do ewakuowanych powiatów lubelskich i udzieleniu uchodźcom pozwolenia prawa powrotu znowu za Wisłę, z czegośmy od razu skorzystali. I już 30 sierpnia przez Linów znowu w Annopolu Wisłem przejechali, w zamiarze powrotu do bzowca w jakraśnik straże. W przejeździe przez studiankę przypadkowo natknęliśmy się na kochaną naszą sąsiadkę z Sawicz, panią Skolimowską, od której zaczerpnąwszy języka, iż raptem generał bolszewicki budzienny na czele kawalerii otoczył zamość i grasuje w jego okolicy, postanowiliśmy zatrzymać się i stanęliśmy 1 września 1920 roku w majątku wola Studziennicza w zamiarze przeczekania ofensywy pod zamościem. 5 września 1920 roku Zasmuceni głęboko zostaliśmy wiadomością o niespodziewanej i niczem niespowodowanej ofensywie litewskiej w Suwalszczyźnie intryga to i robota niemiecko-bolszewicka doszła do nas wieść o zabiciu przez bolszewików młodego Stanisława Żuchowskiego tego samego, który przed paru tygodniami zwiastował nam w Bzowcu rozporządzenie starosty o zarządzonej ewakuacji powiatu krasnostawskiego, jedynak. 19 września 1920 roku Wyjechaliśmy z Woli Studiańskiej i przez Tu Robin stanęliśmy wieczorem w Bzowcu pod dachem gościnnym siostrzenicy naszej, Elizy Mogilnickiej. 6 października 1920 roku Byłem dla załatwienia drobnych sprawunków w Zamościu gdzie w kupionej gazecie wyczytałem o zajęciu przez legiony Klecka i Nieświeża zatem stron moich rodzinnych Błysnęła nadzieja powrotu do kraju o ile naturalnie Mińsk i Słuck zajęte zostaną bo przecież na samą linię frontu wyjeżdżać niepodobna 10 października 1920 roku. Wiadomość o zajęciu Kojdanowa i Stańkowa zatem wojska zbliżają się ku Mińskowi. Wielki cud Boży się dopełni. Prędzej niżem się mógł spodziewać, bo wyjeżdżałem z domu w usposobieniu beznadziejnym. Rozdział 11. 13. października 1920 roku. Dzisiaj zaczynam rok 74. Nigdy jeszcze w tak smutnym nastroju dnia tego nie spędzałem. Doszła wiadomość o podpisaniu w Rydze preliminarzy pokojowych, w których granica kresów wschodnich pozostawia w ręku bolszewików Mińsk, stolicę Białorusi. Okropna rzecz! Polska przekreśla całą swą kilkuwiekową kulturalną pracę na wschodzie. Misja nasza skończona. Murzyn może, może odejść. Przez sto kilka lat porozbiorowych przechowywaliśmy na Białorusi wiarę katolicką, ideę polską, tradycje narodowe. Znosiliśmy prawa wyjątkowe, prześladowania, krwią określiliśmy granice 1772 roku. W ostatnich latach oddaliśmy wszystkich synów naszych do szeregów plony ziemi naszej na potrzeby armii. A rozporządzalną gotówkę na pożyczkę państwową. A w ostatniej chwili w żądaniach pokojowych Polska wyrzekła się Mińska, gdzie tyle pracy naszej organizacyjnej poszło na marne, że przytoczą nasze Towarzystwo Rolnicze, Ubezpieczenia Wzajemne, Towarzystwo Kredytowe Miejskie, Macierz, Szkoły i Szkółki. Czemu było tę całą trudną, żmudną, a tak narodową pracę naszą na marne przepuszczać? Nie wskutek niepowodzeń wojennych, nie wskutek oporu wroga, a wskutek niezrozumienia całej ważności kresów naszych dla siły i wzrostu państwa. Bo przecież komisja nasza pokojowa w Rydze nie musiała ustąpić, musiała ustąpić w cudzysłowie. Ale od samego początku, w założeniu, nie chciała żądać Mińska, nie chciała żądać Mińska również w cudzysłowie. Wstyd nam będzie nawet oczy pokazać w kraju, żeśmy byli pionierami idei nieuznanej przez samą metropolię, która się u nas wyparła i ciężko za to odpokutuje. Polska traci nasze obszary, które by przez kolonizację upust jej przeludnieniu dostarczyły, przepoławiając Białoruś, stwarza wieczną irenę, jak gdyby przykład Galicji Wschodniej nie był miarodajnym. Wieczna hańba tej komisji pokojowej. Złożonej nie z mężów stanu, a tylko według klucza partyjnego Sejmu wyłonionej, temu Sejmowi, któremu całą anarchię w Polsce całe niepowodzenia wewnętrzne i zewnętrzne państwa przypisać należy. Sejmowi, który ledwo się zdobył na kworum przy ratyfikowaniu traktatu wersalskiego, a miał ławy przepełnione przez prawie koszenia potrawu koniczyny w Galicji. To jest nowy czwarty rozbiór kraju przez samą Polskę zaproponowany, wszak pierwszy, tak okrzyczany jako zbrodnia, rozbiór kraju nie odciął tyle od ciała Polski, ile obecna komisja w Rydze dobrowolnie bolszewikom oddała. Wszak ani razu Sejm Polski, pierwszy po rozbiorze kraju zebrany, nie odezwał się głosem wielkim o prawa Polski do granic 1772 roku. Nie tak rozumiała swe zadania Francja, która wciąż pamiętała o Alzacji-Lotaryngii i bez żadnych plebiscytów o prawa swoje do tych ziem się dopominała. 14 października 1920 roku. Prędzej niż marzyć nawet można było, życie samo wykazało całą nieudolność kombinacji ryskich. Gazety przyniosły wiadomość o wzięciu Mińska przez oddział kozaków generała Bałachowicza. A Wilna przez korpus litewsko-białoruski generała Żeligowskiego. Pierwszy chce jakoby tworzyć białoruską Rzeczypospolitą, drugi takąż samą środkowo-litewską. A niedołężny rząd i Sejm nie wiedzą, co z tymi fantami począć. Stracił złoty róg, i niech się wiesza na sznurze. Jednocześnie strajk kolejowy przerywa dostarczenie wiadomości dziennikarskich. 20 października 1920 roku Wiadomości sprawdzone twierdzą, że linia pokojowa przechodzi na wschód od Nieświeża A na pół drogi między Nieświeżem a Cimkowiczami Na pół drogi między Kleckiem i Ciemkowiczami I skierowuje się do rzeki Łani Zatem gniazdo moje rodowe oddane w ręce bolszewików Bóg tak chciał gdzie ja głowę swoją położę? Bezdomny, ze środkami niewystarczającymi do dokończenia żywota w warunkach możliwego bytu. 22 października 1920 roku. Muszę jechać do Warszawy. Wezwany opóźnioną o dwa dni depeszą Romana Skirmunta. Nie wiem, co możemy jeszcze zrobić. Ale kiedyś grzyb, leź do kosza. Wysłałem do Sawicz pojutrze rządcę swego z Mitruka, aby mieć dokładną wiadomość, co się u nas dzieje. 23 października 1920 roku. Zdobywając szturmem miejsca w wagonie, przepłacając tragarzy, dorożki i tym podobne, udało się wieczorem przez stację Ruskie Piaski dostać do Warszawy. Wjeżdżałem koło godziny siódmej wieczorem. Uderzył mnie widok pustych prawie ulic, nawet w najwięcej ruchliwych częściach miasta. Co przy słabym oświetleniu gazowym robiło wrażenie martwego miasta, pomimo przeludnienia, którego dowodem niemożność zdobycia pokoju, bądź w hotelach, bądź w prywatnych domach. Widocznie przebyto oblężenie bolszewickie i okropna drożyzna wycisnęły swe piętno nawet w płochym, serenim grodzie. Okna cukierni i modnych restauracji nie świeciły też przepełnieniem gości. 24 października 1920 roku. Trafiłem na wielkie zebranie związków Polaków z kresów białoruskich. Dowiedziałem się tam, że Sejm suwerenny, Sejm suwerenny w cudzysłowie, że Sejm suwerenny jednogłośnie potwierdził haniebne warunki rozejmowe w rydze. Nie było tam ani jednego Rejtana, który by zaprotestował przeciwko czwartemu podziałowi kraju. I co mamy teraz począć? Ziemianie Polsce na Białorusi. Idea Polska, której tam byliśmy pionierami, zbankrutowała, bo sama Polska kresów się wyrzekła. Białorusini nas nie przyjmą, bośmy sami narzekając przez lat tyle na podział kraju między trzech sąsiadów, Teraz bez zapytania Białorusinów w kraj ich przepołowili. Sala była przepełniona po brzegi. Pewno zebrało się było 500-600 osób. Wszystko się tłoczyło, a twarz każda wymęczona, beznadziejna, pełna poczucia krzywdy doznanej. Pomimo opierania się, wezwany przez aklamację, musiałem prezedować i w przemówieniu podniosłem różnicę nastroju, który w zebraniu wyczułem przed rokiem. Kiedy mnie raz podkreślał niedorastający do swoich zadań poziom orientacji Sejmu i rządu, co zwykle wywoływało szmer protestów, w zebraniu, a obecnie, gdy musząc łagodzić objawy oburzenia i zgrozy, pocieszając, że gdy w Sejmie usłyszymy nie głos partii, nie głos jednej tylko klasy społecznej, a głos narodu, nie może być, aby się nie obudziło serce Polski i jej sumienie. I zakresami nie przemówiło. Gwoździem zebrania było sprowadzenie Mirosława Obiezierskiego, delegowanego dzięki zabiegom naszych organizacji kresowych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do Rygi jako rzeczoznawcy spraw białoruskich. Sprawozdawca publicznie, nie lękając się zaprzeczenia, dowodził, że Zioffę ustępował chętnie kresy pod Dniepr i Dźwinę. ale Stanisław Grabski który poza plecami delegacji wszelkie pertraktacje z Jofem prowadził, wyraził się cytat, że trzeba raz Polsce pozbyć się tego wrzodu białoruskiego i zadowolnił się linią obecnego rozejmu, zostawiając Mińsk bolszewikom i dążąc koło nieświeża na pół drogi między nieświeżem a Cimkowiczami do rzeki łani, a z nią do prypeci. Rzeczoznawcy w ich liczbie i wojskowy generał Kuliński nie byli prawie powoływani do opiniowania, a więc wiceminister Dąbski, jak złośliwi mówią, zresztą pewnie niesłusznie, tylko próbował podpisywać rozmaitymi piórami, aby nabyć wprawę wykrętasów przy podpisywaniu ostatecznego dokumentu. Sejmowi chodziło tylko o to, aby każda partia miała w delegacji swego przedstawiciela. A czy to będą ludzie politycznie i dyplomatycznie uzdolnieni, nikt się nie troszczył. Temi zaletami górowała delegacja bolszewicka, stalej randem i ofem na czele. Po przemówieniu Obiezierskiego była przyjęta przez ogólne zebranie rezolucja dająca wyraz oburzenia ludności kresowej, wyzyskiwanej przez cały okres porozbiorowy na korzyść sprawy odrodzenia Polski. A w chwili decydującej przez tę Polskę zaprzedanej, rezolucja ta prawdopodobnie pozostanie tylko w aktach, albowiem fakt znamienny żadne pismo warszawskie nie chce teraz pisać o kresach. Tak jak się nie chce wspominać o krzywdzie bliźniemu zadanej. Przemawiał jeszcze Skirmund, ilustrując nastroje w miejscowościach, z których bolszewicy ustąpili i których ludność pod świeżym jeszcze wrażeniem przebytej trwogi, pewnie by chętnie w stronę Polski się orientowała. Zebranie przetrwało w tej ciężkiej atmosferze od godziny piątej do dziesiątej wieczór i rozeszło się, polecając prezydium organizacji kresowych dalszą troskę o swych sprawach. Zapewne w innym nastroju wysłuchało zebranie w Kremlu sprawozdania Jofego, w którym się chwalił, że więcej otrzymał w Rydze, niż zamierzał, iż na koniec Polska wyrzekła się idei jagielońskiej i pierwszy sejm wolnej Polski zatwierdził rozbiór kraju, przeciwko któremu naród przez górą sto lat oponował. Wskutek uchwały tego zebrania miały miejsce długie narady odbyte u prezesa Kieniewicza. Ostatnia z udziałem Władysława Raczkiewicza, naczelnika terenów przyfrontowych i etapowych, mianowanego świeżo z tym tytułem na miejsce Osmołowskiego, wielkorządcy ziem wschodnich, który tam dobrej pamięci ani jako administrator, ani jako organizator nie zostawił. Przeciwnie zaś Władysław Raczkiewicz dał dowód wielkiej sprężystości i wielkiej miłości kraju powierzonego swej pieczy. Atrybucje władzy tak jednego, jak i drugiego. Tem się jednak zasadniczo różniły, iż Osmołowski zależny był tylko od naczelnego wodza w osobie Piłsudskiego, wówczas, gdy Raczkiewicz był poddany władzy ministra spraw wewnętrznych Skulskiego, zatem od rządu i przez to samo od Sejmu zależnym się stawał. Co nie tyle było ważne w stosunku osobistym, ale że przesądzało po części stosunek zależności państwowej zarządzanych terenów. Albowiem i w nastrojach sejmowych, i społecznych, w kongresówce, i w samej orientacji kresowej wciąż kołatały się dwie koncepcje, o których nieraz wspominałem. Orientacja aneksji, której hołdowały powiaty pograniczne grodzieńskie, tudzież przeważna część gubernii wileńskiej, i orientacja Unii, w nawiasie lub szerokiej autonomii, której hołdowała cała Białoruś. W Warszawie trzeba dodać, Krążyły rozmaite wersje. Następnie niepotwierdzone, iż podobnie jak żeligowski Wilno niby buntowniczo, a w gruncie rzeczy z błogosławieństwem i pomocą rządów, tak samo generał Bałachowicz zajął już Mińsk i Białoruś i takową samostanowiącą osobie proklamować będzie. Już nawet tam rząd tymczasowy miano utworzyć w osobach: mojej, Skirmunta, Jerzego Czapskiego i Olgierda Świdy. Co naturalnie było wierutnym fałszem, albowiem Bałachowicz znajdował się między Pińskiem a Mozyżem, a w Mińsku bolszewicy, po podpisaniu rozejmu, rozstrzelali 140 osób, których nazwiska były podobne Raczkiewiczowi. I co było pierwszym rezultatem ryskiej linii rozejmowej. Oprócz tego w Warszawie pod egidą hrabiego Władysława Tyszkiewicza, a z inicjatywy Sawinkowa, Mereżowskiego, Filozofowa i innych. Powstało Towarzystwo Rosyjsko-Polskie, będące w kontakcie z generałem Wranglem, nieuznające Białorusi i wobec bezpośredniej granicy rosyjsko-polskiej, dążące przy orientacji w ogóle lewicowej, do wytworzenia pewnego modus vivendi między tymi narodowościami. Koniecznym się zatem stało nakreślenie pewnej linii de conduit dla społeczeństwa kresowego, pozostawionego poza nawiasem przez traktat ryski. Tym więcej iż i Białorusini od niego się usuwali, zrażeni do Polski podpisaniem linii rozejmowej tworzącej rozdział Białorusi. Po długich i wyczerpujących debatach postanowiliśmy trzymać się koncepcji granic 1772 roku, z małymi chyba odstępstwami i w tych granicach ziemią dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego przyznać bardzo szeroką autonomię. Tę koncepcję wszelkimi siłami mieliśmy przeprowadzać w sferach społecznych i rządowych, jak kto umie i może. W tej myśli poszedłem do Belwederu zapisać się na audiencję do Naczelnika Państwa i w Ministerium Spraw Zagranicznych u wiceministra Erasma Plic'a, jako jednego z najwięcej wpływowych działaczy ministerstwa. Miałem przed odjazdem tylko parę dni czasu. Czy dlatego, iż Piłsudski gdzieś wyjeżdżał, czy dlatego, że nie chciał może powtórzenia mojej bytności? Ale wezwanie do Belwederu nie nadeszło. Zamiast tego miałem trzygodzinną rozprawę z Pilcem, którego znałem od dawna z czasów jeszcze redakcji Kraju i profesora Spasowicza, a z którym rozmaite mi czasy ostatni raz bodaj na Lido się spotkałem. Chodziło obecnie głównie o to, aby poczynić możliwe zmiany na lepsze w linii granicznej, już obecnie przy jej przeprowadzaniu na miejscu, a następnie przy podpisaniu stałego pokoju. Dlaczego uważaliśmy za rzecz konieczną, aby były powoływane komisje z miejscowych ziemian przy wytykaniu granic, a następnie przy zawarciu pokoju, aby byli powołani do składu delegacji pokojowej przedstawiciele organizacji kresowych z prawem głosu? Pils, po wysłuchaniu wszelkich wyjaśnień, które streściłem w dodatku piśmiennie w krótkim memoriale, zapewnił, iż uznaje najzupełniej słuszność mych żądań i wszystko uczyni, co tylko w jego mocy, aby pomyślne rozwiązanie tej sprawy zapewnić. Ale ponieważ wyjeżdżam, więc prosi, abym wskazał kogoś, do którego by się mógł zwrócić po informację. Wskazałem na Obiezierskiego jako delegata naszego w rydze i prezesa w swoim czasie Towarzystwa Polsko-Białoruskiego. Ztem nazajutrz rano wyjechałem z Warszawy do Bzowca, gdzie miałem wyczekiwać wiadomości z domu odrządcy, którego tam wysłałem. Dodać dla ścisłości wypada, że akcja doraźnej zmiany granic na południowy zachód od Mińska już z kilku źródeł zapoczątkowana została. Ordynacja Nieświecka przedstawiła do ministra spraw zagranicznych, sapiechy, poparty planami i dokumentami, projekt linii granicznej od Mińska po rzece Ptycz na południe zaprypeć, co by obejmowało wszystkie ziemie Ordynacji Nieświeckiej i Dawidogrodzkiej. Obecnie linią rozejmową rozdzielone, bo zamek w Nieświeżu pozostawał przy Polsce, a dziesiątki tysięcy dziesięcin odchodziły do bolszewików. Drugi projekt granicy od rzeki Ptycz ku rzece Słucz z mapą podany był przez Raczkiewicza ministrowi Skulskiemu, a w kopii złożony był przeze mnie Picowi, w którym się wskazuje, iż wszelkie zaścianki szlacheckie, które dały masę ochotników do wojska, tak w okolicach i humeńsko-mińskich, jak i słudzkich, byłyby tą linią objęte i na zemstę bolszewicką nienarażone, co szczególnie musi być podkreślone po wiadomych egzekucjach miejskich. Po trzecie, granica ryska idzie prawie wyłącznie lądem, co wymaga około 100 ludzi na wiorstę, wówczas gdy granica biegiem rzeki zadawalnia się jakby 10 ludźmi straży w granicznej na wiorstę. Przytem Raczkiewicz zwraca uwagę, iż linia słuczy daje ze 250 tysięcy dziesięcin ziemi należącej do Agarkowa i innych ruskich nowych nabywców, zdatnej na kolonizację dla żołnierza polskiego. Może więc Bóg pozwoli, że moje rodzinne Sawicze i Puzow w granicach Rzeczypospolitej się znajdą. Tymczasem doszła do mnie wiadomość, że dom mój w Mińsku ma dach i górne piętro zniesione wybuchem. W Sawiczach gorzelnia spalona. Ludzie zaufania rozpędzeni i gospodarstwo zniszczone. Wątpię, czy w najpomyślniejszych warunkach starczy mnie sił i środków na doprowadzenie do porządku. 30 października 1920 roku. Podczas pobytu mego w Warszawie była wielka demonstracja. Procesja po ulicach ze sztandarami i napisami: Wiwat, Senat! Wilno, nasze! Wilno, Misk i Kamieniec Podolski muszą być nasze. Tego ostatniego napisu kurierki nie podały, bo kresy nie w modzie. Koniec rozdziału.